lasy od 100 lat, lasy państwowe zajmują się tym dobrem społecznym, które jest generalnie zielone i wysokie. Daje nam papier, daje nam drewno budowlane, daje nam drewno na podłogę. No w zasadzie to jest surowiec używany w wielu dziedzinach gospodarki i dlatego jest tak ważny dla całego przemysłu, dla całego biznesu związanego z produkcją mebli, produktów budowlanych. Bez tego nie da się nawet, bez drewna nie da się przewieźć jakichś materiałów, nie da się przewieźć no, mąki, bo przecież jest paleta. No, to jest coś, co nas otacza z zewnątrz. Dlatego jest ważne, żeby pielęgnować to dobro i zostawić to dobro dla przyszłych pokoleń. 100 lat już zajmujemy się lasami jako leśnicy. Dzisiejsza uroczystość ma jakby dwa ważne elementy połączone ze sobą, bo i stulecie lasów i 122 zjazd krajowy Polskiego Towarzystwa Leśnego. Tutaj dzisiaj zostawiliśmy kamień upamiętniający to wydarzenie. No tak jak było mówione w czasie spotkania, te kamienie tworzą historię. To jest jeden z punktów w historii zostawiony również na mapie, tutaj u nas. W Polsce zasoby leśne od wielu dekad rosną. Dzisiaj lesistość wynosi prawie 30%. Polskie lasy są w dobrym stanie, choć w związku ze zmianami klimatu i innymi zewnętrznymi uwarunkowaniami zdarzają się w nich zjawiska i klęskowe, i takie, które powodują jakieś lokalne zniszczenia, ale lasy państwowe ze swoją załogą jako dobrych gospodarz myślę, że profesjonalnie radzą sobie z tymi zjawiskami. Można powiedzieć, że wyróżniający stan polskich lasów, porównując to do otoczenia w innych krajach europejskich. Czego pan jako nadleśniczy życzyłby sobie i lasom państwowym na następne 100 lat istnienia? No, ciężkiej pracy. Czegoż można życzyć? Tak się komuś może wydawać, że cóż leśnik robi, chodzi po lesie, w zasadzie nic nie robi. To jest nieprawda. Trzeba obserwować las. Leśnik, leśniczy, podleśniczy jest związany bardzo blisko z tą przyrodą. On widzi, co się dzieje. Jeżeli jest jakaś sytuacja, w której usychają świerki, bo mamy taką sytuację, kiedy wody gruntowe opadły o 6 metrów. To jest bardzo dużo. Świerk ma tylko pół metra korzeni. Nie sięgnie na 6 metrów, więc kornik go błyskawicznie zabije. Ale leśniczy musi to widzieć. On musi chronić inne świerki. Zatem musi te zaatakowane, bo nie ma lekarstwa na kornika, musi te świerki wyciąć w takim czasie, żeby te korniki się nie rozmnożyły i nie zaatakowały inne świerki. Więc ta praca jest różnorodna. Różnorodna, wymaga zaangażowania fizycznego w ten las, który leśniczy wielokrotnie codziennie przemierza. No a inni leśnicy też ciężko pracują. To nie jest tak, że tylko siedzi się w biurze, nic się nie robi. To jest nieprawda. Nawet nadleśniczy musi pojechać do lasu.